Bardzo fajnie zrobili, że go... Jezu, jakżem się wystraszył! Siemano wam wszystkim, mamy tu nową gierkę. Outlast się chyba nazywa, to jest taki bardziej horror. Nie grałem w to nigdy. Coś mi się obiło o uszy, co to jest, więc postanowiłem sobie to zakupić i sobie w to zagrać. Liczę na to, że strasznie się będę bał tej gry. Ale najpierw dojedźmy tym samochodem, bo jedzie strasznie kalicy. Taki rzeczywiście horror. Nic nie słyszę. O, teraz lepiej. Troszkę tak przeglądałem tą gierkę, o co chodzi. Ale nie wiem, o co chodzi. Będziemy widzieć. Będziemy śledzić sytuację. Kamerka, baterie nawet są. Proszę. Nie znasz mnie. Srutututu. Bier wszystko, baterie sprzedadzą się. Cyk, myk. Dobra kamera. Proszę, ja nagrywam i on nagrywa równocześnie. No, mam nadzieję, że ta gra jakoś przypadnie i wam, i mi do gustu. Gra nie jest nowa, także... Zamku... Już tam nie wyjdę. Gra nie jest nowa, ona już troszkę... Jezu, co ta myszka tak... Lekko ruszę i sorry, muszę sobie poustawiać to. Przecież zmieniałem już. Lekko drgnę myszką i... O, teraz chyba lepiej, nie? Okej. Jest tu coś? Komputer. Pierdziele. Przykuca to ma niezłego. Typowy słowiański przykuc. Jeb, 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 jeb. W ogóle co to jest? Jakiś komputer? On chyba tak kuca, że on chyba chodzi po podłodze. Zaklinowałem się. Widzieliście? O, jest, wyszłem. Coś ma od dupca. Dobra. Idziemy sobie. Fajny zameczek. Pewnie całe życie będziemy w nocy. Aha. Myślę, czemu nie idzie? On po prostu nie mógł przejść przez to. Lewy przycisk. Dobra opcja. Co ty zapisujesz teraz? Jest tam coś? Okej, idziemy. Tylko gdzie mam teraz iść? Wpisy są dawane z kamery. Notatki. Zakład dla chorych psychicznie. O kurde, coś dla mnie. Dokumenty, informacje. Aha, to jest to, co mamy. Okej, na razie wiele nie wiemy. Idziemy sobie spokojnie. Liczę na to, że spotkam jakiegoś jakiegoś zmutowanego dzika liczę, że spotkam tutaj. Bo dziki są bardzo fajne. Co za sprzęcik? Można tym jeździć? Chyba nie. Dobra bryka. Szkoda, że tak sama tu stoi. Kurde no. A czekajcie, bo tu się chyba patrzyłem, że da się wychylać się, da. Na przykład se stoję tu i o. Ale słyszycie? On się strasznie męczy przy tym. To chyba jakiś grubas jest. Bez obrazy oczywiście. Jakiś ziomek, dzwonimy. Aha, tu się wychyla. Da się coś tu zrobić? Nie, a da się tu wejść? Nie wiem. Nie ma. Tu się nie da wejść.
Albo jestem taki głupi i nie wiem jak tam wejść, albo się tu nie da wejść. Może tu? Nie, tu jest łańcuch. Ej, weźcie, gdzie tu mam wejść? Albo ja nie umiem w ogóle kliknąć. A tu? Tu też jest zamknięte. A nie, tu coś jest. Aby kucnąć lewy kontrol. To my się chyba teraz czołgamy. Zapisywanie. Bardzo mnie cieszy, że jest zapisywanie. Nie da się? To mi się wydaje, że tu jest rusztowanie. Gdy kamera jest włączona, możesz przybliżyć, oddalić obraz. Dużo mi to nie dało. Kurczę, wiecie, fajne jest takie gry, że idziecie sobie i kompletnie nie wiecie, co was spotka zaraz. Ale skok. O kurde, to nawet można takie rzeczy robić. Fajnie. Fajne widoki. Gra dość spoko zrobiona. O, jestem. O-o. O, jest noktowizor. O, noktowizor. Coś widziałem przedtem, że jest taka możliwość. Delikatnie. Ja się boję, wiecie, ja jestem w ogóle taki strachliwy ziomek. Boję się. Nic tu nie ma chyba, żebym mógł uwiecznić, ale to jest jakieś przejście. Ła, co to było? Jakiś jaszczur. Ja się boję, nawet nie wiem, czy się mogę z nimi bić. Boję się. Fuck, ja nie gram w takie gry. Ja to pierdzielę. Aha. Coś tu jest? Jakaś broń? Kompy chodzą wszędzie. Za pomocą R się wymienia baterię. Okej. Jest to coś? No nie ma nic tu za bardzo. Krew tu jest. Jezus, źle tu krwi. Nie zwróciłem uwagi na to.
O, coś tu mamy. Znaleźłem dokumenty. Możesz być notatniku. Sprawdźmy. To jest to. Właśnie. Dziwne. Nie kumam. Ale te dźwięki, ta muzyka mnie rozwala. Okej, idziemy dalej. O-o. Ale gość w ogóle jak ten, tak? O-o. Ej, nie czaskaj drzwiami. Masakra. Jakie jedzenie. Co to w ogóle jest? Coś mi się wydaje, że chyba musimy tu wejść. Tyle chciałem wiedzieć. Wcale nas nie słychać. Co to? Jakiś ziomek. Tam był. O, coś tam widzę. Coś tam biega. Zapisywanie. Bardzo fajnie zrobili, że... Jezus, jakżem się wystraszył! Ja w tą grę nie gram. Pierdzielę to. Matka boska. Po co ja tu wchodzę w ogóle? Na pewno chcę coś znaleźć. To jest jak w amerykańskich filmach. Jezu. Zamiast uciekać, to idę, nie? Na baterii. Spierdalaj natychmiast. Ja cię dupca, ale powiem wam szczerze, że się tak wystraszyłem. Jest to coś? Nie, nie ma. Zajebiście się wystraszyłem. Dobra. Idę stąd. Jak to się naciska? Jezu. Zamknij te drzwi. Jezu, ale ty czaskasz tymi drzwiami. Nie, nie. Jezu, jakbym to grał w nocy, to ja bym się tu posrał chyba już. Niby taka pierdoła. Co, nie wyjdę tędy? Tak, ja mam stąd wyjść. Nie mówcie, że tam gdzieś mam przejść.
Może tu jakoś mam wywalić? Nie. Nie wiem. A nie mam coś tutaj? Nowych notatek? Wszedłem do środka, jestem wewnątrz. Parzynoka pełno krwi. A czekajcie, co to jest? Okej. Okay. Nie wiem, nie wiem, gdzie mam iść, wiecie? Trzeba mi się wrócić. Ale mam wrażenie, że kurde, mam tu przejść jednak. Ale jest tu czysto. Więc starajmy się tu... Kurde, bateria. Nie. To jest ten ziomek powieszony. A tu są jakieś drzwi. Tu są drzwi! Ja ich nie zauważyłem. Fuck, tu coś chodzi. Czyli udało mi się. Jezu. On gdzieś tu wchodził, nie? Idę tu. Oh the fuck! Co mam robić? Nic, rzucił mną. Ha! Prosiaczek. Kim jesteś? Jaki ziom w ogóle? Nie, ja tą grę muszę chyba tylko w nocy nagrywać, wiecie? Teraz jest dzień, nawet nie wiem, która godzina. Chciałbym powiedzieć. 18:35 jest u mnie, także... Także jeszcze to nie jest pora, żeby się bać. Ale... Ale jest fajnie, fajna gra. Teoretycznie nic nie robisz, tylko sobie chodzisz i szukasz, a boisz się. Ucieknij z psychiatryka. Zajebiście, tylko którędy? Które to są drzwi frontowe? Te? Muszę się dostać gdzieś do ochrony, która nie wiem gdzie jest. Tu? Nie, to są jakieś biura. Olera. No nie no, jakaś wskazówka dla mnie. Ja jestem zbyt... Nie, nie to. Ja jestem zbyt ciemny. Nie mam tutaj tego. Może coś dopisałem. Nie wiem, nie mam... Co ty bierze? Aha, ucieknij z psychiatryka. Dostań się do pomieszczenia ochrony, odblokować. Gdzieś tu jest jakieś pomieszczenie ochrony? To jest to, że wiecie, no tu nie ma żadnej podpowiedzi, mono, czy może jest, a ja jestem taki głupi, że nie wiem. Ale może i tym... Boję się tam patrzeć. Coś tu jest. To nie ten przycisk. Coś nowego mamy, jakiś dokument. Pacjenta, a to nie czytamy. Co to za ziomek? Tu jest jakieś wyjście. Ale nie da się tu przejść.
Nie może. Mam przejść koło niego? Nie no, no, ryzykujemy. On nawet mnie nie widzi. Jezu, ale ja się boję. Tego wiecie. Nie czujecie tego. Bez jaj, że mam koło nich sobie tak iść. Mi się wydaje, że oni są po prostu ślepi. Nie, ten ma oczy. No i co, którędy, gdzie mam iść? Czekajcie. Muszę się rozejrzeć, czy czasem jakieś nie ma innego przejścia. W ogóle ten dźwięk. Nie no, oni tacy są jacyś ciemni. Widzicie? Jezu. No bez jaj. No ale czy to przejdę, na kucaka chyba przejdę. Ja. Ktoś nieżywy tu jest? Niezgodny, ruszę się. Magnetyczne do pomieszczenia ochrony. Okej, okay, coś już wiemy. Wejrzeć w notatniku. Ale teraz jak dojść do tej? Jak dojść do ochrony? Ja nie wiem, gdzie nawet, czekajcie. Tu jest exit. Nie pisze coś. Nie, to się nie da iść. Nie ma jakieś przejścia? Boziu. No być taka mapa. Jak iść? Co, nie mówcie, że mam się wracać. Pewnie mogłem sobie przejść, nie mogę sobie przejść normalnie koło nich. A ja chodzę jak głupi na kucaka. Ale wiecie, lepiej się zabezpieczyć wcześniej. Na wypadek gdyby jednak... Ale ty jesteś brzydki. Nie myślałem, że uda mi się zamknąć tak delikatnie drzwi. Tu jest exit i tu jest exit. Ja nie wiem, nie wiem. Jezu, znowu żebym się wystraszył. Jezu. Boże. Nie da się tu? Jak ja mam tam przejść? Jest źle tu komputerów. Daliby mi. No to jest coś, co wziąłem. Aha, bo ja ogólnie tutaj przyszedłem sobie tak z dupy i w sumie dobrze poszedłem. Ale teraz mam się dostać do... Co tam jest? Co
coś tam jest napisane. Muszę dostać gdzieś do ochrony, która nie za cholerę. Nie wiem, gdzie jest, a co tutaj, jak podejdę? Nic dalej? Nie mogę tej karty użyć gdzieś? Coś to widzę. Bateria. Zarąbiście. Na pewno się sprzyda. A w półkach nie mogę grzebać? Nie. Tutaj chyba nic nie było. Dobra, gdzie ja mam iść teraz? Z tamtej strony coś jeszcze jest. Co to było? To są jakieś. Nic tu nie mogę zrobić? Nic, a co to dostałem? Jakiś karta magnetyczna, jakiś dokument, nakaz przejęcia. Okej. To był ten dźwięk. Tam jest jeszcze przejście, ale ja tym razem pójdę tutaj na środek. Security room. Tam? Cholera. Dobra, idziemy. Się wydaje, że to będzie niebezpiecznie. No, to jest taki. Tutaj jest, dobra. Coś tu będzie. Jest, ale czask. Okej, sprawdźmy kamerki. Na kamerach nic nie widzę. To jest to wejście, gdzie wchodziliśmy. Ale dobra. A tutaj jest też miejscowa i... Aha, tutaj jest, dobra. Blokuj drzwi. Czemu mi tam pokazujesz tamtą kamerę? Aha, po prostu mi się tak myszka obróciła. O nie, jest ziomek. O kurde. Fuck you. Fuck you! Zrestartuj generator w piwnicy. O nie, jest ten. Ten wieśniaczek. Jaki w ogóle ziomek? Idź stąd. Nie wiem, czy za wcześnie nie wyszedłem. Czekajcie, w którą stronę teraz miałem iść tam? Stąd chyba przyszedłem. Coś czuję, że się zaraz wystraszę znowu. Którym się baterie wymieniało? A, tutaj.
Jezu, jak ja nie lubię tak. Ja się boję. Już pół godzinki. Zaraz będziemy kończyć odcineczek. Do zapisu może. Także was potrzymać też w napięciu, co będzie dalej. Jeśli tej gry nie znacie. Gdzie jest ten generator? Cały czas mylę sobie przyciski. Idziesz do przodu, naciśnij spację, przeskoczyć obiekt. Tylko nic nie widzę. Kurde, co to było? Boję się. Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik, by zrestartować. Gdzie one są? To się nie da. Pewnie znając życie gdzieś po dwóch stronach, jedna będzie gdzieś tu. Jezus, żebym się wystraszył już tego. Zamknięte. Jest to coś? Coś tu jest. Jedno mamy uruchomione. Kurde. Jebaniec. No fuck. Da się go jakoś bić? Jezu. Idź stąd, proszę cię. Bateria siada. Nie wiem, skąd przybiegłem. Nawet stąd? Chyba stąd. Jakieś tam baterie jeszcze mam. Dwie tylko. Tam byłem. No bez jaj. To jest to miejsce. Gdzie jest ten ziomek? O fuck.
Tam poszedłeś. Idę gdzieś tu. Masakra. To nie wiedziałem w ogóle ten. Wiecie co? Iść teraz. Może tu. To nie ten przycisk znowu. Chyba udało się. Jezus. Nie. Jak chcę stąd uciekać. Znowu muszę się gdzieś schować. Jezus, nie wiem gdzie. Znowu mnie bije. Czemu ja nie mam jakiejś siekiery w ręce? Jezus, gdzie tu mam uciekać? Kompletnie nie wiem, gdzie mam uciekać przed nim. Może zrobię taki trik jak ostatnio. Chyba nie przejdzie. On mi się wydaje, że widzi kamerę. Tak, on widzi kamerę chyba. Idź stąd. Właśnie chcę tam iść. On tak by wiedział, że ja tam chcę przyjść. Teraz? Jezus, co mam jeszcze? Jeszcze jakiś generator. Gdzie on jest? No, hu, pana. Może tu? Jest, znowu bateria siada. Nie, ja stąd przyszedłem. Kurde, mam ostatnie baterie. Jezus! Gnojek zasrany. Ej, nie dam rady sobie z nim chyba. Jezu, ja już umieram. Nie idź tu. Mam bateria. Zarąbiście. Jezus, jaki to... Wymień to. Nie no, to jest gra za trudna dla mnie. Duże emocje. Co to jest? No idź. O, kolejna bateria, zarąbiście. O, jest. Znalazłem.
Teraz jak się wrócić, już nie pamiętam. Gdzieś to tu było. Chyba tu. Nie, co to było? Jezus Maria! Musiał tu iść. Tak, wszystko się świeci. Zgubił mnie. Ale ja też nie wiem, gdzie on jest. Tam poszedł, dobra. Zarąbiście. Ja. Okej, jak teraz ten wyjść? Chyba tu, nie? Tak, bo on tam chodził. No, otwieraj. Jezus, nie no. Masakra. No, a propos, to gdzie on teraz iść? Tu nie, bo tu... Przez drzwi mam cię, co? Czekajcie, może się tam wrócę. Bo miałem załączyć generator. Aha, czekajcie. Fuck! Kto to znowu? Jakiś szczykawy mi zapodał. No nie, no ten pedałek. Co to? Co to się dzieje, że oni fruwają w powietrzu? Masakra! Dobra, chyba przeszliśmy jakby, nie wiem, epizod jeden, czy jak to nazwać. Udało się. Przestraszyłem się kilka razy, dwa to tak mocniej. I myślę, że na tym będę kończył. No to będzie już na przyszły odcinek. Na razie, cześć!